Dzień dobry kochani, witam was w nowym roku. Mam nadzieję, że macie się dobrze, mam nadzieję, że gracie, śpiewacie i karnawałowo weszliście w nowy rok. Dajcie mi w komentarzu znać, co tam u was. Przychodzę do was z propozycją. Co prawda do odrzucenia, ale nie warto, więc uważam, że jest to propozycja całkowicie nie do odrzucenia. Polecam make-off do obejrzenia. Jak to wygląda? Jak to wygląda, gdy się nagrywa na żywo? Pomyłek się nie uniknie. Chciałabym was zachęcić do tego, abyście się podzielili swoimi umiejętnościami, nawet jeśli one są skromne. Nawet jeżeli jesteście jeszcze w fazie fascynacji, a nie kompetencji, to jest to może czas, aby zmierzyć się z kamerą i ze swoim wstydem, ze swoim lękiem, pokazać się światu, pokazać swoje umiejętności całemu internetowi. Kochani, zachęcam was do tego, abyście nagrali tutorial swojej ulubionej piosenki. Nie musicie tego, broń Boże, montować. Zostawimy to w rękach naszego magika, montażysty. Pozdro, Michał. Przede wszystkim zależy nam, aby techniczne walory nagranie takie oto posiadało. Czyli zadbajcie o światło, zadbajcie o kadr, zadbajcie o to, żeby pojawiła się anegdotka na temat utworu, a także, żeby widać było was, żeby było widać gitarę, żeby było widać chwyty, wytłumaczcie bicie, wytłumaczcie akordy. Mniej więcej spróbujcie zrobić to tak jak robię to ja, Dominik czy Michalina u nas na kanale, żeby wszystko było cacy. Ja na przykład posiadam lampy, posiadam mikrofon kierunkowy i porządny aparat, ale myślę, że telefonem całkiem fajnie można nagrać. Jeżeli nie wstydzicie się nagrywać w obecności osób trzecich, to możecie zrobić tak, żeby tą jednak kamerą, nie przednią, tylko właśnie tą taką, wiecie, którą, poprosić kogoś, żeby skoordynował, czy wszystko jest zgodnie z planem, więc ma to wpływ na pewno na jakość. Kochani! Spośród tych, których filmy zostaną zakwalifikowane, wylosujemy ukulele. To ukulele, które ja mam. Gdzie jest moje ukulele? Idę poszukać. Tak, przyznaję się, ukulele moje jest w szafie. Takie powinno być tutaj. No nic, ale gram na gitarze. Ale ukulele też posiadam. Ukulele wylosujemy spośród osób, których nagrania zakwalifikują się do nas. Skąd mamy pieniądze na tą ukulele? Skąd ja mam pieniądze na tą ukulele? Bo to zdecydowałam, że to właśnie przeznaczę komuś takie ukulele. Słuchajcie, jak może część z was wie, na kanale Chwyty Dozwolone jakiś czas temu, przed świętami, zorganizowałam zrzutkę dla Michała, który nie miał na swoją gitarę. Rozpędzili się moi widzowie. Rozpędziliście się, drodzy kochani, i ja w porę nie zahamowałam tej zrzutki, więc mieliśmy za dużo pieniędzy. Więc z Michałem, czyli z osobą, która dostała tę gitarę przed świętami i jest najszczęśliwsza na świecie, uznaliśmy, że chcemy szczęście szerzyć dalej. Więc poprzez zaangażowanie was chcemy docenić wasz trud i komuś właśnie takie ukulele wręczyć. Arek Janicki już pracuje nad tym, aby pojawił się absolutny hit. Koszulki z logo śpiewnika Wywrot. No ja się sama nie mogę doczekać, żeby taką koszulkę przywdzieć. No nie mogę się doczekać, autentycznie. Więc dla 10 osób, które przygotują nam taki materiał, ja osobiście wszystkim wyślę koszulki. Ta liczba oczywiście może być mniejsza lub większa, bo ciężko nam w tym momencie oszacować, czy zasypiecie nas fantastycznymi zgłoszeniami, czy będziecie wstydzioszkami. Zobaczymy. Ale chciałabym was zachęcić do tego, żebyście się w ogóle nie przyjmowali tym, czy fałszujecie, czy umiecie śpiewać, czy wasze umiejętności gitarowe są ekstra, albo może za małe. Jeżeli was ta piosenka kręci, umiecie ją zagrać właśnie jakoś tak nawet prosto, to się nie wahajcie, wysyłajcie. Link do formularza znajdziecie w opisie. My te filmy na bieżąco zmontujemy i będziemy publikować na naszym kanale. Pamiętajcie koniecznie o opracowaniu tej piosenki na portalu Śpiewnik Wywroty. Na podstawie tego nasz montażysta zawsze upycha te akordy nad tekstem, bo niestety sam nie gra, więc czasami bywa to problematyczne. Ale chłopak sobie świetnie daje radę, więc wasze filmy też zmontuję.
Wierzę w niego. Nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę was w akcji. Uch. Dodatkowo i wyjątkowo, w tym filmie chciałabym was zachęcić także do tego, aby skomentować ten film i zaproponować piosenkę, którą byśmy mogli przygotować, ja, czy Dominik, czy Michalina, aby ułatwić wam swoją gitarową czy ukulonową podróż. W miarę możliwości będziemy spełniać także wasze muzyczne prośby. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i szczęśliwego nowego roku!